Witam w programie Wybryki Natury. Dziś porozmawiamy o gatunku, którego w ostatnich latach liczebność znacznie wzrosła. Mówimy mianowicie o człowieku śmierdzącym. Jak widać, widzimy go obecnie w naturalnym środowisku. Miewa się bardzo dobrze. Dzisiejszy reportaż będzie o jego codziennym życiu, codziennych sytuacjach i tym, co robi. Serdecznie zapraszam! Jak widać, gatunek ten należy do sobników, które lubią sobie dobrze pospać. O tej porze wybudził go jednak dziwny zapach, czyli brak smrodu. Gatunek ten jest wszystkożerny, lubi sobie dobrze pojeść i to w wygodnej pozycji. Lubi też obejrzeć sobie telewizję. Teraz obserwujemy życie człowieka śmierdzącego w kuchni. Przygotowuje on sobie obiad w sposób znany tylko jemu. Brudny, głodny, brudny jest. Część produktów znalazła się już na podłodze. Wokół, jak i na stole, jest kompletny syf. Okaz ten niezbyt potrafi sobie radzić w kuchni. Jednak proszę zobaczyć ten uśmiech. Wtedy ład, nieład, nieporządek przestaje mieć znaczenie, kiedy widzimy to szczęście kucharza na twarzy. Nie będziemy mu już dłużej przeszkadzać. Człowiek śmierdzący nie przepada za środowiskiem łazienkowym. Musimy zachować ciszę. Nasz gatunek jest w stanie półżywym. Spożywa kolację. Powiedzmy, że spożywa, raczej ją pochłania. Możecie to Państwo zobaczyć sami. Zasnąć w tej pozycji potrafi tylko człowiek śmierdzący. W środku nocy człowiek śmierdzący zdecydował się jednak na zmianę swojego miejsca legowiska. Z racji, iż tu wszędzie dookoła rozlega się wszechobecny smród, który on tak bardzo kocha. Dzień z człowiekiem śmierdzącym dobiegł końca. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten reportaż. Nie był może on pełen akcji, jednak właśnie tak wygląda życie tego ciekawego, jedynego w swoim rodzaju gatunku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w następnym odcinku.